Moda, czyli jak nauczyć psa nosić ubranko? Wśród trenerów, szkoleniowców są podzielone zdania na temat noszenia psich ubranek. Ja uważam, że jeżeli twój pies ma krótką sierść lub nie ma podszerska, warto przyzwyczaić do noszenia ubranka. Może być jemu podczas spaceru zimno. Przygotuj się do treningu. Potrzebujesz ulubione przysmaki psa i oczywiście ubranko. To jest Miśka. Miśka ma 7 lat, jest małym psem, nie ma podszerska i dziś pokażemy, jak stopniowo przyzwyczaić psa do noszenia ubranek. Plan działania. Zachęć psa, aby włożył głowę w ubranko. Następnie załóż psu ubranko i nagruć go. Gdy to osiągniesz, zachęć psa, aby pospacerował w ubranku. Krok pierwszy. Zachęć psa, aby włożył głowę w ubranko. Na początku zachęć psa, aby się zbliżył do ubranka. Chodź, Miśka! No świetnie, tak jest, super, dobry pies, ekstra. Tak, super, bardzo ładnie. Jeżeli widzisz, że twój pies chętnie podchodzi do ubranka, naucz go przekładać głowę przez ubranko. Zobacz, Miśka. Tutaj, tak, no brawo. Ćwiczenie wykonuj stopniowo. Super, świetnie, brawo. Stopniowo pies wkłada głowę coraz dalej w ubranko. Świetnie, tak. Tak, no super, świetnie. Aż wkłada całą głowę. Na tym zakończ pierwszy krok. Krok drugi. Załóż psu ubranko i nagruć go. Jeżeli twój pies chętnie wkłada głowę w kubrak, wydłuż czas przebywania w nim. Chodź, Miszka, świetnie, super. Zobacz, tak jest, super, świetnie. Zachęć psa, aby włożył głowę w ubranko. Dobrze, świetnie, super. Tak, super, zobacz, tak. Bardzo ładnie, świetnie. Tak, dobrze. No brawo, no super, Miszka, pięknie, ekstra. Załóż i zapnij kubrak psu. Dobrze, świetnie. Tak jest. Potem raz na jakiś czas wydawaj przysmak. Dobrze, bardzo ładnie. I w ten sposób wydłuż czas przebywania w kubraku. Dobrze, Miśka. Bardzo ładnie. Jeżeli twój pies ma problem z zakładaniem kubraka, wystopniuj to. Najpierw zachęć go, żeby przełożył głowę przez kubrak, następnie pierwszą łapkę, potem drugą łapkę, a następnie tułów. Świetnie, ekstra. Jeżeli Twój pies potrafi wytrzymać kilkanaście sekund w kubraku, możesz zakończyć drugi krok. Bardzo ładnie. Krok trzeci. Zachęć psa, aby pospacerował w ubranku. Kiedy Twój pies chętnie przebywa w ubranku, naucz go poruszania się w nim. Chodź, Miszka. Świetnie, super. Tak jest. Bardzo ładnie. Zacznij odchodzenia do przodu. Chodź, Miszka. Zobacz, tak świetnie. Później zacznij dodawać zakręty. Chodź, Miszka. Tak, jest, dobry pies, świetnie, super, chodź. Super, zobacz, tak, dobry pies, ekstra, chodź, Miszka. Tak, świetnie, ekstra. A kiedy twój pies swobodnie będzie wykonywał zakręty w jedną i w drugą stronę, rozpocznij bieganie z psem w ubranku. Chodź, Miszka. Tak, dobrze, brawo, super, pięknie, chodź, dawaj. Super, tak, no pięknie, ekstra, chodź. W ten sposób trenuj przez około 2-3 tygodnie po kilka sesji dziennie. Pamiętaj, nie rób nic na siłę. Jeżeli któryś z kroków sprawia Twojemu psu problem, podziel go na mniejsze etapy. Podsumowanie. Najpierw zachęć psa, by włożył głowę w ubranko i nagruć go. Jeśli pies nie chce założyć ubranka, podziel trening na etapy. Zachęć psa do spacerowania w ubranku.